obie drużyny są niepokonane. Obie drużyny są w drugim turnieju już na finiszu i każdy ma w nogach to co za, więc myślę, że będzie to ciekawy mecz. Powiedziałeś, że był dobry blok, ale my powiemy, że raczej był fenomenalny w ogóle w waszym wykonaniu przez cały turniej, a zwłaszcza dzisiaj. Jak się to robi? Trzeba dobrze skoczyć w dobrym miejscu, o dobrym czasie i przełożyć dobrze ręce. Wydaje mi się, że jesteśmy już gotowi, bo na początku trochę klepaliśmy się w Macedonii po plecach, potem tak naprawdę graliśmy z tą Belgią, to okej, była dobra drużyna, ale też się nam postawiła i nie wykorzystaliśmy swoich szans, które mieliśmy, a dzisiaj była teraz siatrówka, która będzie w kolejnych dwóch meczach i rywal też nie odda nam nic za darmo, więc fajne przetarcie. Słowenia to będzie trudniejszy rywal od tych dwóch poprzednich, zwłaszcza od tego dzisiaj. No, nie wiem jak w ratingu stoją, ale wydaje mi się, że będzie to dobry mecz. No. Myślę, że nie ma sensu jakoś tam patrzeć na jakieś animozje typu, że Słowenia i że nasze statystyki z tą drużyną nie są zadowalające. Na takim etapie, jakim jesteśmy, jest to, wydaje mi się, kwestia jakby dyspozycja dnia, bo obie drużyny są niepokonane. Obie drużyny są w drugim turnieju już na finiszu i każdy ma w nogach to co za, więc myślę, że będzie to ciekawy mecz. Powiedziałeś, że był dobry blok, ale my powiemy, że raczej był fenomenalny w ogóle w waszym wykonaniu przez cały turniej, a zwłaszcza dzisiaj. Jak się to robi? Trzeba dobrze skoczyć w dobrym miejscu, o dobrym czasie i przełożyć dobrze ręce. No, tak jak gdzieś już tam czytałem wypowiedzi innych zawodników, trenowaliśmy to, jesteśmy, że tak powiem, w takim transie, więc te setki powtórzeń, które wykonaliśmy na treningach, przynoszą teraz efekty. Po drugiej stronie w półfinale będziesz miał swojego dobrego znajomego, trenera Dzianiego Kretu. Mógłbyś opowiedzieć, jaki jest styl jego pracy i czym się charakteryzuje? Jego styl jest mega. Bardzo mi się podoba jego styl. No nic, cieszę się, że zagramy ze Słowenią. Jak był memoriał, to rozmawiałem z Dzianim w Krakowie. Powiedział, że widzimy się w Rzymie. Zapytałem go, czy przyjedzie dopingować nas z trybun. On powiedział, że przyjedzie skrobać nam tyłek, więc cieszę się, że udało mu się awansować. I w czwartek rozliczę go z tych słów.